Michał Kiński, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Aleksandrów. Co dziś przygotowaliśmy? Banery znikają z miasta. Nasze banery są po prostu pozrywane. Tak, ulica Wierzbińska, Łobudź, okolice tutaj Dino przy ulicy Poselskiej. Za nami Summer Dying Cloud. Wszyscy, których znam, mówią, że jest rewelacja. Jak co roku zresztą tutaj bywamy. Tutaj nie jest potrzebna ochrona tak naprawdę, bo sami się pilnujemy. Pokażemy ukryte talenty osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne bardzo, bardzo łakną różnych doznań, więc jeżeli mogą działać w różnych fakturach, bo tam są też różne faktury na tych pracach, one się bardzo uaktywniają. 3 dni, 50 zespołów, kilka tysięcy uczestników z Polski i z zagranicy. Jednym słowem, Aleksandrów Łódzki stał się stolicą ciężkich brzmień. To była 14. edycja Summer Dying Cloud, o której teraz powiemy. Czternasta edycja Summer Dying Cloud, jak wszystkie poprzednie. Na żywo i w liczbach prezentuje się okazale. 3 dni, 2 sceny, 50 zespołów z polskiej i światowej czołówki. Do tego kilka tysięcy uczestników i 50 tysięcy złotych, zebranych dla stypendystów festiwalu, czyli młodych, uzdolnionych Aleksandrowian. O festiwalu w samych superlatywach wypowiadają się jego uczestnicy, zarówno mieszkańcy miasta, jak i ci, którzy do Aleksandrowa przyjechali z całej Polski i zagranicy. Jak się z młodzieżą odnajdujecie na takim festiwalu? No dobrze, dobrze. No tutaj początki koncertowe. Praktycznie co roku jesteśmy i ze starszym, i teraz młodszym. Taka zabawa, tak? No niech zobaczą. Wiadomo, no tutaj odległość zachowana. Jakieś bezpieczeństwo słuchu musi być, ale... A skąd jesteście w ogóle? Z Aleksandrowa, tutaj, swoi. Skąd jesteś, powiedz? Dajcie. Ze Skarżyska Kamiennej, z Cyzoryk, z Kieleckiego, dawnego, świętokrzyskie teraz. Co cię taki kawał tutaj przyciągnęło? To nie jest kawał, stary, uwierz mi. Kocham to miejsce, bardzo lubię tu przyjeżdżać, bo jest tu fajna atmosfera, dobry klimat, dobre zespoły i dobry dźwięk zazwyczaj jest, więc... To prawda. To... Chciałbym zapytać o ludzi festiwalu, czyli o tych, którzy tu zjeżdżają ze wszystkich zakątków Polski i nie tylko, bo spoza Polski przecież też mamy gości. Jaka jest atmosfera? Jacy są ci ludzie? Mili, przyjaźni, nie jedzą dzieci wbrew powszechnym opiniom, nie oddają hołdu szatanowi wbrew powszechnym opiniom, są pomocni i kulturalni, zazwyczaj. A który raz na festiwalu? Nie wiem, 4. albo 5. Przyciąga tutaj muzyka, czy również atmosfera tego miejsca? Atmosfera, jest totalny luz, jest fajnie. My się poznałyśmy z tak, tutaj. A tutaj się poznałyście. Ja tam tej pory się przyjaźnimy. No. Czyli tutaj są mili, sympatyczni ludzie, a nie szatan. No zgadza się, oczywiście, że nie. Nieprawda. Nieprawda. Sami groźni. Jednego widziałyśmy szatana, no. Strasznie. Nawet dwóch. Summer Dying Cloud ma swoją markę, Summer Dying Cloud ma swoją estymę i myślę, że to, co dzisiaj się dzieje tutaj, to pokazuje, że rzeczywiście jest to fantastyczna sprawa i fantastyczna zabawa. Festiwal to jedna z wizytówek Aleksandrowa. Dobrze mówi się i pisze o nim nie tylko w Polsce. Na uczestnikach zarabiają też lokalni przedsiębiorcy. Sklepikarze, hotelarze czy właściciele punktów gastronomicznych. Ma on jednak i swoich przeciwników. W miniony piątek modlitwą przepraszali Boga za zło, jakie ich zdaniem zagościło w Aleksandrowie wraz z festiwalem. Serce Boże, przyjdź królestwo Twoje. Aleksandrowian modliło się tu jednak niewielu. Ja nazywam się Maciej Maleszyk, reprezentuję Instytut Księdza Piotra Skargi, kampanię Polska Katolicka Nielaicka. Czemu dziś się tutaj zabraliście? Zebraliśmy się tutaj po to, żeby pomodlić się na różańcu publicznie, ponieważ grzech jest dzisiaj promowany publicznie. Mam na myśli tutaj festiwal Summer Dying Cloud, który jest promowany przez samego burmistrza. Słyszałem o tym, że nawet sam dobierał zespoły, które zostały zaproszone, więc bierze w tym udział publicznie, aktywnie. Chcemy zadośćuczynić za ten grzech promocji satanizmu, bluźnierstwa. Przeglądałem sam te zespoły. Dzisiaj jest też święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, więc chcielibyśmy Matce Bożej to wynagrodzić, to co się dzisiaj dzieje w Aleksandrowie. Czy modlitwy zostały wysłuchane, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że kilka dni po zakończeniu 14. edycji Summer Dying Cloud w Aleksandrowie zawitał przedstawiciel Fundacji Życie. Jak w horrorze.
Do naszej fundacji zgłosili się mieszkańcy z takim apelem, prośbą, żeby coś z tym zrobić, bo jest to bardzo trudne do zniesienia, jest to uciążliwe. To zjawisko dyskryminacji katolików, szydzenia z religii narasta, powiększa się, znamy te już postępki. Muszę powiedzieć, że nie chcę odwoływać się do kwestii religijnych, bo to jest oczywiste, że to jest przeciwko Kościołowi katolickiemu i rozumiem katolików, którzy są zniesmaczeni, oburzeni i te tak zwane uczucia religijne są ich szargane. No to jest bardzo trudne, nieakceptowalne. Dzieci do 13 roku życia nie płacą za karnet, więc jest to zachęta. Ja uważam, że wręcz przeciwnie, powinien być zakaz. Tak jak w dyskotekach, to jest powszechnie akceptowane w Polsce, że do dyskotek, do klubów nocnych, nawet do niektórych nie można wchodzić do 20 czy 21 roku życia. Czemu chce pan ograniczać prawo rodziców do decydowania o swoich dzieciach? Bo to pod opieką dorosłych dzieci wchodzą na ten festiwal. No i zdaniem policji, również i statystyk policyjnych, jest to jeden z najbezpieczniejszych festiwali tutaj w okolicy, bez żadnych incydentów. I ludzie tam przebywający są ludźmi dość pogodnymi. Byłem tam, widziałem i nikt z nich z pewnością nienawiści tam nie siał. Wie pan co, jeśli pan obejrzy wywiad z panem Trynkiewiczem, to pan Trynkiewicz też jest osobą bardzo pogodną, proszę mi pozwolić dokończyć. Pan Trynkiewicz też jest osobą pogodną, bardzo inteligentną i wykształconą, oczytaną. To nie jest argument, to nie jest żaden argument, że tam są ludzie pogodni. Nie. Niechujący nienawiści. Mówię o uczestnikach festiwalu. Rozumiem, to jest pana opinia, ja mówię o faktach. Ta dyskryminacja katolików, co jest potwierdzone w badaniach, mnie przeraża, bo te statystyki są bardzo duże. Uważam, że interwencjonizm państwa powinien również być w tym kierunku. Czyli powinny być programy, projekty, kampanie społeczne związane z dyskryminacją szczególnie katolików, bo ich jest najwięcej, a jak widzimy wobec innych religii także. Na czym polega ta dyskryminacja? Prześlę panu te badania. Ale jakby pan powiedział do kamery, w skrócie, nie musi się pan tutaj rozwodzić jakoś bardzo mocno. Prześlę raport, podkreślę. Wie pan, że jest dużo, bardzo wielu mieszkańców Aleksandrowa, którzy również uczestniczą w tym festiwalu, a nawet jeśli nie uczestniczą, to mocno go wspierają, bo zarabiają sklepikarze, zarabiają hotelarze, zarabiają na tym festiwalu również właściciele punktów gastronomicznych. No to myślę, że pan burmistrz powinien zrobić tutaj jeszcze targi pedofilskie, bo na tym się najlepiej zarabia. Znowu porównuje pan miłośników muzyki takiej ostrej metalowej do pedofilii. Pan mówi o pieniądzach. To ma pieniądze i pedofilia, to się panu pieniądze z pedofilią kojarzą? Nie, największe pieniądze są w tej chwili na pedofilii. Nie wiem, nie interesowałem się tematem, prawdę mówiąc. No, dziennikarz się nie interesuje tematem. Pedofilią niekoniecznie. Czy dla wyrobienia sobie takiej rzetelnej opinii planuje pan pojawić się, zajrzeć na ten festiwal na przykład w przyszłym roku, żeby skonfrontować swoje obecne poglądy z tym, co tam się dzieje i być może wyciągnąć te same wnioski? Nie mówię, że nie, ale czy planuje pan takiego eksperymentu dokonać? Nie wiem, co będę robił za tydzień, a eksperymentowałem, kiedy miałem 18 lat. Wrzucanie do ogródka festiwalu Summer Dying Cloud wątków pedofilskich to krok dość odważny, by nie powiedzieć brawurowy, zwłaszcza w przypadku przedstawiciela fundacji tak wiele mówiącej o Kościele katolickim, który w tym temacie wiele ma za uszami. Jedno jest pewne, w przeciwieństwie do księży pedofili, festiwal Summer Dying Cloud nie zostanie przeniesiony na inną parafię. Kolejna edycja. 15. Już za rok w Aleksandrowie Łódzkim. To, że przed nami gorący okres wyborczy, nie trudno zauważyć. Na tablicach ogłoszeniowych czy płotach pojawiają się banery z wizerunkami kandydatów do Sejmu i Senatu. Pojawiają się i znikają, jak ostatnio członków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Banery, ulotki czy plakaty w tym przedwyborczym okresie nikogo nie powinny dziwić. Ale już akty wandalizmu czy złodziejstwa nie mieszczą się w zasadach gry fair play. W nocy z poniedziałku na wtorek zerwano kilkanaście wcześniej powieszonych banerów kandydata do Sejmu Mariusza Grabowskiego z Koalicji Obywatelskiej oraz Kacpra Błaszczyka z Lewicy. Przypadek? Zastanawiają się kandydaci. Nasze banery są po prostu pozrywane. Tak ulica Wierzbińska, Łobuć, okolice tutaj Dino przy ulicy Poselskiej. Niestety były i nie ma. Najprawdopodobniej konkurencja polityczna.
Widać, że ich banery jeszcze nie wiszą, być może mają problemy z przedsiębiorcami, przedsiębiorcy być może nie chcą im drukować banerów, no to jeśli nie mogą w ten sposób, no to może pozrywają banery konkurencji. Ja jestem studentem, moja kampania to są moje oszczędności, to są moi przyjaciele, którzy mi pomagają, a także to są wpłaty wyborców. I dzisiaj rano, kiedy wstałem o godzinie 8 wychodząc z domu, zobaczyłem, że tych banerów po prostu nie ma. To jest kilkanaście banerów nawet w całym mieście, to jest dobry procent moich funduszy przeznaczonych na kampanię. Jeśli zdecydowaliśmy się, że będziemy konkurować w demokratycznych wyborach, to dajmy szansę wszystkim. To ulica Różana. Jeszcze w poniedziałek baner wisiał, we wtorek już nie. Pod osłoną nocy w miejscach, gdzie monitoringu miejskiego brak, zniknął, a zrobił to raczej nie sympatyk Mariusza Grabowskiego, bo sympatycy raczej pomagają w kampanii, jak ten mistrz świata w karate Damian Tomasik. Udostępniłem oczywiście płot panu Mariuszowi z tego względu, że mnie osobiście oraz całej naszej społeczności karate bardzo Mariusz pomaga, angażuje się we wszelkiego rodzaju nasze wydarzenia, więc z czystym sumieniem oczywiście dałem do dyspozycji swoją działkę, tak, i swój płot. Jednak przyjeżdżając dwa dni temu, byłem zaskoczony, ponieważ baner zniknął. No, zaskoczony, nie zaskoczony. W każdym bądź razie baner zniknął. Jak się okazało, to jednak nie była tylko jednorazowa kradzież, tylko widocznie jakaś bardzo przykra i niedobra akcja zorganizowana. Straty finansowe to jedno, ale czas wolontariuszy czy ludzi wspierających kandydatów, którzy wieszali banery, to drugie. Bo każdy włączyć się w kampanię może w dogodnej formie. Najważniejsze, by obowiązywała zasada fair play, a z tym w polityce może być kiepsko. No, to będzie trudny miesiąc, trudna walka przed nami. Oczywiście tutaj, gdzie te banery zniknęły, my się nie poddajemy. My będziemy wieszać tam dalej banery. Także jeśli ktoś myśli, że nas przestraszył, czy nie wiem, poddamy się, to nie tędy droga. Także kampania łatwa i równa nie będzie. To wiadomo od samego początku. Ale warto pamiętać, że żyjemy w państwie prawa, a takie uszkodzenie, zniszczenie cudzej rzeczy lub uczynienie jej niezdatnej do użytku stanowi przestępstwo podlegające karze grzywny. Termomodernizacje, remonty sal, przebudowa strażnic, inwestycje w ochotnicze straże pożarne to nie tylko zakup nowych wozów bojowych. Aleksander Fucki od lat nie szczędzi środków zarówno na doposażenie, jak i na warunki bytowe strażaków z terenu gminy. Nie inaczej jest w tym roku. O szczegółach Jacek Czekalski. Będzie taniej, cieplej i ładniej. W Prawęcicach ku uciesze druhen i druhów trwa termomodernizacja strażnicy tamtejszej ochotniczej straży pożarnej. Co się zmieni? No, budynek będzie oklejony steropianem, czyli tak zwana termomodernizacja. Na dachu strażnicy od strony południowej zostaną zamontowane ogniwa fotowoltaiczne oraz na górnej sali klimatyzacja, która będzie można podgrzać lub ochłodzić budynek, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ściany strażnicy ocieplane są styropianem o grubości 16 cm. Ciepło z budynku nie będzie więc uciekać. Poprawi się estetyka i wygląd oczywiście budynku. Poprawi się również, że będzie cieplej w budynku. Nie trzeba będzie tak już mocno dogrzewać, czy to prądem, czy tu mamy też ogrzewanie na olej opałowy. Pieniądze potrzebne do termomodernizacji pozyskano z Prymu. Swój wkład miał w to również jeden ze strażaków ochotników z terenu gminy, choć z innej, nieodległej jednostki. Trzeba zauważyć, że koszty ogrzewania strażnic to też jest bardzo duży wydatek dla samej działalności ochotniczych straży pożarnych. Tak jak rozmawiam tutaj, żeby tą salę ogrzać, żeby mogła się odbyć impreza, trzeba grzać już dwa dni wcześniej. No i podkreślam, nie grzeje się tego cały czas, tak? Tylko dopiero włączamy, kiedy potrzebujemy. Także takie docieplenie na pewno pozwoli obniżyć koszty działalności. Strażacy będą mogli wydać więcej na sprzęt, który ratuje życie i mienie. Gdzieś ten pomysł docieplenia tej strażnicy wypłynął ode mnie. Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mieli piękny budynek strażnicy OSP w Prawęcicach. Wiele pracy w to, by projekt udało się zrealizować, włożyli też aleksandrowscy urzędnicy. Żeby nie urząd gminy w Aleksandrowie Łódzkim, to my byśmy sobie z tym tematem nie poradzili. Oczywiście pracownicy Urzędu Miejskiego sporządzili nam po prostu wniosek,
sporządzili nam audyt energetyczny. No i kosztorys inwestorski, które to skompletowane dokumenty zostały zawiezione do Urzędu Marszałkowskiego 15 maja tego roku. No i tam została podpisana umowa. Chciałbym podziękować burmistrzowi, pani sekretarz, skarbnikowi oraz pracownikom pozyskiwania środków unijnych. Bez tych pomocy urzędu no byśmy mieli ciężko, żeby sobie po prostu poradzić. Wsparcie władz Aleksandrowa i aleksandrowskich samorządowców dla gminnych jednostek OSP jest wielotorowe. To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców. Przecież tu trzeba podkreślić, że żaden samochód praktycznie w naszej gminie nie był finansowany tylko i wyłącznie z środków zewnętrznych Państwowej Straży Pożarnej czy ochotniczych, tylko każdy z nich miał dofinansowanie z urzędu gminy. To samo będzie się działo, jeśli chodzi o docieplenia, jeśli chodzi o remonty strażnic. To wszystko to jest pomoc i finansowa gminy. No i oczywiście, żeby odpowiednie wnioski złożyć, to jest pomoc merytoryczna urzędników Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie. Koszt inwestycji w Prawęcicach to 333 tysiące złotych. Niemałe pieniądze przeznaczono też na remont strażnicy w Saniach. Tu zmieniła się m.in. konstrukcja dachu. Nowy blask. Zyskała również sala, w której spotykają się panie z koła gospodyń wiejskich. No tak jak widać, został wyremontowany dach. Jeden szczyt, bo ponieważ była zmiana konstrukcja dachu, no już to dobiega końca. Także zostało nowe szambo zamontowane. Też już prawie końcówka, tam zostało żenie tylko tych płytek. Nowa sala odmalowana, tam jak widać po budynku, no jest po prostu taki bardziej nowocześniejszy, tak? Dach był płaski, teraz taki bardziej ze spadem, jest tak już bardziej takie nowoczesne już. No większość środków to po prostu z gminy, tak? No tak jak widać, jesteśmy w środku naszej sali OSP. Jest nowoczesny sufit, oświetleniem LED, dodatkowo klimatyzacja. Ściany są widać otynkowane, na biało pomalowane, z dodatkiem czerni. No i typowa mozaika, tak? Na dole. Mniejsze i większe remonty oraz przebudowy przeprowadzane są także w innych gminnych jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Przyjrzymy się im w przyszłym tygodniu. Natalia jest mieszkanką Aleksandrowa, ma 18 lat i pragnie rozpocząć nowe życie. To może umożliwić operacja, która kosztować ma 160 tysięcy złotych. Dlatego już w najbliższą niedzielę rozpocznie się zbiórka do puszek organizowana przez Aleksandrowskie Forum Społeczne. Wpłat można również dokonać poprzez stronę siepomaga.pl. Poznajmy szczegóły. Był pierwszy przypadek na całą Polskę. Trafiliśmy do szpitala, najpierw trafiliśmy do Pabianic, tam odpadły Natalii usta. Grzyb zjadł jej usta w tym miejscu, po prostu cała tkanka, wszystko odpadło. Podeszła pielęgniarka, urwała to, zrobiła się zbliznowatość. Natalia od 2,5 roku, jak miała, nie oddycha nosem, ma niedosłuch, czyli ma dreny założone w uszach. Bez drenów nie słyszy praktycznie, bo na jednym uchu nie słyszy na 85%, na drugim 65%. Natalia cały czas jakby traciła siły, no i nam mówili już, że możemy się z nią pożegnać. Czułabym też zapachy na przykład, bo nie czuję. I no myślę, że byłoby o wiele lepiej. I tutaj właśnie jest też, jak była mała. Szybciej się męczę, przez to, że nie oddycham nosem. Głośno też oddycham, przez co nieraz spotkałam się z
słowami typu, co tak głośno oddychasz i dalej jest to za fajne. Na dodatek cały czas mi spływa wydzieliza z nosa i muszę cały czas chodzić z chusteczkami. No, urodziła się normalnie z całym 10 punktami Apgar. W wieku 2,5 roku zaczęła mi tak leciutko gorączkować, pokładać się. Jeden lekarz, drugi lekarz, który przychodził do domu, antybiotyki nic to nie dawało. Pewnej nocy, o drugiej w nocy spuchł jej język, no i żeśmy pojechali szybciutko do lekarza. W ogóle Natalia ma grzybicę układu pokarmowo-oddechowego i sepsę. Bardzo często dzieci się wyśmiewały kiedyś, bo teraz to jest bardziej temat tabu i ludzie się mnie często boją zapytać o to. No, ja mówię o tym otwarcie, że można mnie pytać i nie mam z tym problemu. No ale kiedyś to robili takie dziwne mizy, no i się wyśmiewali. Nie, no ja ogólnie bardzo często w ciemności siedzę, więc nie przeszkadza mi to. Pojawiła się krew w oczach. Jest bardzo silny ból mięśni całego ciała, tak po prostu, że nie można jej dotknąć. Ona jest chora na leukopenię, czyli jest bardzo silny zanik krwinek białych. Krwinki białe lecą i od razu jest sepsa. Natychmiast trzeba jechać do szpitala. Trafiłyśmy do szpitala na OIOM. No i oczywiście była sepsa, zagrożenie życia, antybiotykoterapia, podane wszelkiego rodzaju leki, droga centralna, cewnik. 3 tygodnie po prostu na OIOM-ie i ratowanie jej życia. To było 2 lata temu. W szkole bardzo często dzieci są chore, więc no ja często byłam też chora, jak chodziłam do szkoły. Więc teraz mam nauczanie zdalne, więc uczę się w domu. Takie mam wrażenie, że będę nowa ja po tej operacji. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie wyglądać, że nie będzie to tak, jak niektórzy mnie straszą, że będę miała pełną blizn. Profesor mówi, że raczej on to robi tak, że nie ma tych blizn. Przez 10 lat przejechałam całą Polskę. Nie ma komórek rakowych. Gdyby miała komórki rakowe, NFZ by zrefundowało. Tak to jest całkowicie odpłatna operacja. Festiwal Pomysłów Twórczych Razem Lepiej to cykliczna impreza organizowana przez Fundację Osób Aktywnie Społecznych FOSA. Osoby niepełnosprawne mają wiele ukrytych talentów. To dzięki zaangażowaniu opiekunów można je uaktywnić i pokazać, że posiadają w sobie niezwykłe emocje i zdolności. Popatrzmy. Podczas tej imprezy odkrywamy talenty osób niepełnosprawnych. Mają w sobie wiele pasji, która daje im poczucie wartości. Osoby niepełnosprawne bardzo, bardzo łakną różnych doznań, więc jeżeli mogą działać w różnych fakturach, bo tam są też różne faktury na tych pracach, one się bardzo uaktywniają, one bardzo chcą tworzyć, chcą też wylać swoje emocje na swoje prace. Także to ich motywuje do tego, żeby pokazać siebie, pokazać co myślą, co czują. Właśnie w tych pracach to wszystko widać. Festiwal Pomysłów Twórczych Razem Lepiej to impreza organizowana przez Fundację FOSA. W ramach atrakcji przewidujemy występy artystyczne, tematycznie związane z hasłem dzisiejszej imprezy. Czyli będziemy wybierać najfajniejszy występ. Mamy też konkurs prac plastycznych. Będą także organizowane zawody sportowe, które polegają na przebiegnięciu toru przeszkód w najkrótszym czasie. Przedstawiciele domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowych czy Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością, a także szkoły specjalne to uczestnicy tegorocznej edycji Festiwalu Pomysłów Twórczych. Zapraszamy naszych przyjaciół, żebyśmy wspólnie spędzili ten czas kolorowo, pięknie. Tak naprawdę co roku spotykamy się w innym temacie. W tym roku jesteśmy kolorami przez świat, w tamtym roku byliśmy w temacie miłości, także licząc na kreatywność wszystkich, spotykamy się w tym pięknym otoczeniu, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Jedną z terapii zajęciowych nie tylko dla osób niepełnosprawnych są alpaki.
bardzo fajnie było tego, podobało się, zwierzaki bardzo ładne, alpaki, takie puszyste, miłe w dotyku, w ogóle takie sympatyczne zwierzęta. One przede wszystkim nie są w stanie wykazać agresji w stosunku do człowieka. Nie ma takiej możliwości, szczególnie jeśli są zasocjalizowane prawidłowo, to one oddają jakby swoją wdzięczność i człowiek się bardzo przy nich uspokaja, więc nie tylko jakby osoby niepełnosprawne, ale też no wszelkie choroby psychiczne, tak, czy niepełnosprawności, jak najbardziej tutaj stosuje się tą terapię. W tym dniu scena należała do uczestników imprezy. No to będzie taniec, będzie różne takie, że występujemy, nie? Różne taniec. Boli was pokór, że już smutek i zwątpienie. Wata cukrowa, kiełbaska z grilla, także myślę, że atrakcji na dzisiaj nie braknie, zarówno tych gastronomicznych, jak i estetycznych. Bez względu na wiek, płeć, sprawność fizyczną czy intelektualną, każdy człowiek ma w sobie marzenia. Odkrywanie talentów oraz pasji sprawia, że życie staje się ciekawsze. Że my czerpiemy z was również to, co najpiękniejsze, także dziękując wam za to. Myślę, że warto żyć, warto każdy oddech, każda chwila życia jest osobną wartością i ma swoje nieokiełznane piękno. A teraz zapraszamy na wspomnienia z ostatniego weekendu. W Rąbieniu odbył się festyn jesienny, a w Aleksandrowie mogliśmy uczestniczyć w warsztatach multisensorycznych. Już w najbliższą niedzielę w Parku Miejskim odbędzie się 20. edycja Festiwalu Sztuk Różnych, na który serdecznie zapraszamy. Organizujemy pikniki rodzinne, zwykle w czerwcu, ale po COVID-zie przesunęła nam się data na wrzesień, to drugi rok, kiedy we wrześniu. No i wspólnie z Radą Rodziców staramy się zgromadzić tutaj ludzi, żeby mogli zintegrować się, pobyć razem, bo tu ciągle są nowi mieszkańcy, więc dla nich to jest super, jak się pojawiają gdzieś, gdzie mogą zobaczyć innych. No i co roku są jakieś atrakcje, w tym roku, jak widzicie, mamy występy na Ludowo jest w tym roku, więc są zespoły ludowe, Bałdrzychowianie, zespół Harnam z Łodzi, były występy dzieci i mamy wiele atrakcji, oprócz uliczki rzemieślników, są Słowianie, za chwilę będzie pokaz karate i mecz, uczniowie będą grali, są nauczyciele z warsztatami dla dzieci z różnych specjalności. No i dużo dobrego jedzenia, dużo dobrego humoru. Z pokazy straży z psami będzie nasza straż ochotnicza z Rąbienia później. Strefa relaksu, także bawimy się przy zjeżdżalni i wszędzie, gdzie można. I cieszymy się, że jest piękna pogoda. Kolejny przygotowaliśmy dla dzieci warsztaty multisensoryczne. Widzimy, że jest piękna pogoda, mnóstwo dzieci bawiących się. Są to bardzo fajne, kreatywne warsztaty. To jest właśnie ich czas. Wesoły, radosny i beztroski.
myślę, że dobrze spędzony czas, a przy okazji bardzo pożytecznie, bo pamiętajmy, że warsztaty multisensoryczne to też rozwój dziecka, nie tylko zabawa. I dlatego tak przez zabawę myślę, że to się spotyka z bardzo fajnym odbiorem, bo tak jak mówię, zawsze jest pełno. Witamy Państwa bardzo serdecznie z ogrodów biblioteki. Ze mną Tomasz Barszcz, naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy za Granicą. Tomasz, jak Ty jesteś się pojawiasz, to znaczy, że przed nami kolejna impreza, albo podsumowujemy starą. Starą już podsumowaliśmy, przejdźmy do tej nowej. W najbliższą niedzielę każdy oczywiście w Aleksandrowie Łódzkim musi stawić się na Placu Kościuszki, bo przed nami najkolorowszy, jak to powiedzieć, najpiękniejszy, najweselszy, najbardziej uśmiechnięty, na pewno festiwal dla wszystkich, od 0 do 100. Najbardziej różnorodny festiwal, czyli 20. edycja Festiwalu Sztuk Różnych, jubileuszowa, i w związku z tym no, czuliśmy potrzebę rozwoju tej imprezy. To jest jedno z tych wydarzeń, które jest w Aleksandrowie Łódzkim obecne najdłużej i z roku na rok ta formuła ewoluuje, a w tym roku z uwagi na właśnie ten jubileusz dokładamy do pieca bardzo, bardzo mocno i dzieje się naprawdę dużo rzeczy w różnych miejscach. No właśnie, bo tak, pod sceną, czyli na samym Placu Kościuszki, będzie i szafing, będą i koła gospodyń wiejskich, więc nie powiedzieliśmy, że jeszcze będzie pysznie, przepysznie. Będą wystawcy, będą rękodzielnicy, będą cyrkowcy. Tomasz, kto jeszcze? I będzie przełożony z uwagi na niezbyt ciekawą pogodę Festiwal Kolorów, czyli będzie również kolorowo, będą te proszki holi, którymi będziemy się o konkretnych godzinach posypywać, będą wyrzutnie tych proszków, będą bańki mydlane, będą animatorzy dla najmłodszych, także całe rodziny będą miały tutaj u nas w parku co robić. No a poza tym sceny aż dwie w tym roku, może zacznę od tej głównej sceny, czyli sceny w Parku Miejskim, tam gdzie zwyczajowo podczas festiwalu są występy zespołów. W tym roku zaprezentują się tam trzy zespoły. Zespół Hańba. Radzę się zapoznać z tym zespołem, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. I już patrzymy. O godzinie Hańba wystąpi 16:50. Tak. Następnie taki świeży duet Johna Portera z Agatą Karczewską. Jest to ich premierowy koncert właśnie tutaj w Aleksandrowie Łódzkim. Po raz pierwszy w tym duecie wystąpią, a płyta już wyszła i jest po prostu genialna. A na sam finał... Ja tylko powiem 18:20. Tak. A na sam finał o godzinie 20:00 Natalia Przybysz. Rzeczywiście będzie się działo, wata cukrowa, lody, to wszystko dla najmłodszych. Tak, oczywiście pamiętamy o tym, że no, ta impreza ma jak najwięcej przyniesie radości dzieciom, a skoro przyniesie dzieciom, to i ich rodzicom wszyscy powinni się bardzo dobrze bawić, ale przy okazji zabawy pamiętamy też o dwóch już charytatywnych zbiórkach, które prowadzimy równocześnie. Pierwsza z nich to ta, która już się kończy z końcem września, czyli zbiórka na integracyjną strefę rekreacji przy Zespole Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim. Puszki już policzone, tak zapytam? Częściowo już policzone. Zbliżamy się do tej kwoty, o którą nam chodzi, żeby ten plac zabaw, ta strefa rekreacji powstała. Natomiast o drugiej robiliście całkiem niedawno materiał. Tak, zapraszamy. Będzie oczywiście zbiórka do puszek dla Natalii. Natalii, która czeka na operację. Operacja kosztować będzie 160 000 zł. Jest to operacja nierefundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jest Aleksandrowianka wkraczająca w dorosłość, bo ma 18 lat, musi mieć całą rekonstrukcję twarzy przeprowadzoną.
zdrowotną i mamy nadzieję, że uda nam się, więc jak zawsze towarzyszą nam akcje charytatywne, no bo z tym jesteśmy związani od samego początku. Tak, Aleksandrowskie Forum Społeczne pod swoim namiotem będzie z jednej strony prowadziło sprzedaż tych kolorowych proszków Holi na te wyrzuty w ramach Festiwalu Kolorów i cały przychód z tego tytułu trafi właśnie na rzecz tej zbiórki. Tak samo jeśli chodzi o przysmaki różnego rodzaju przygotowane przez członków stowarzyszenia, to również trafi prosto do puszek, a rodzice dzieci z zespołu szkół specjalnych będą na swoim stoisku również kusić różnymi przysmakami i całość trafi na rzecz tej zbiórki. Tak więc myślę, że przyjemne z pożytecznym uda nam się połączyć. No i do tego pogoda ma być. Sprawdzałeś? Tak, właśnie sprawdzałem pogodę. Akurat jeśli chodzi o końcówkę września, to naprawdę pogoda szykuje nam się cudowna i myślę, że wszystkie te atrakcje będą oblegane przez dzieci, rodziców i wszystkich, którzy będą chcieli z nich skorzystać. A myślę, że w dużej mierze będą korzystać również tutaj w ogrodzie biblioteki. No właśnie, dlatego tutaj też jesteśmy, dlatego stąd między innymi, a nie z Placu Kościuszki, zapraszamy Państwa na najbliższą niedzielę, dlatego że mamy drugą scenę, którą również wykorzystujemy i tutaj również będzie się działo. Tak, największą bolączką Festiwalu Sztuk Różnych był przesyt rzeczy na scenie tej jednej w Parku Miejskim, przez co no, było dość nerwowo z próbami, żeby to wszystko pomieścić. Tam naprawdę dużo mamy ciekawych propozycji, ale teraz korzystając z tego, że mamy drugą scenę, tutaj w ogrodzie biblioteki możemy nieco rozluźnić ten program i tak jak wspomniałem, w Parku Miejskim mamy występy wykonawców zespołów, a tutaj na terenie ogrodu biblioteki będziemy zaczynali dość wcześnie, bo już o godzinie 13 zaczniemy teatrem Calineczka w wykonaniu Teatru Piccolo. A bezpośrednio po tym spektaklu będziemy mieli warsztaty teatralne dla dzieciaków, właśnie tutaj w ogrodach biblioteki. A jeśli chodzi o późniejsze występy, to między innymi Aleksandrowianie, czyli nasz ludowy czołowy zespół. Absolutnie i myślę, że w końcu będą mieli tutaj możliwość zaprezentowania się o nieco późniejszej godzinie, nie na początku festiwalu, także myślę, że fanów zespołu trzeba powiadomić już teraz. Ale jedną z ciekawszych rzeczy, która tu w parku właśnie się zadzieje, to będzie pokaz capoeiry, czyli zarówno tańca tradycyjnego brazylijskiego, jak i sztuk walki. Tomasz, pięknie Ci dziękuję. Ja właśnie idę, bo nasz kolejny gość jest już na scenie, czyli specjalnie dla nas przybył. Ja tylko powiem, że wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej, oczywiście, na Facebooku, wszędzie, gdzie tylko się da. Tak jest. Sprawdzajmy godziny, o której właśnie w niedzielę jesteśmy, ale możecie być tu Państwo od godziny, tak jak słyszeliście, od 13 do 21 do 22 będzie się działo, a ze mną już Mateusz Jędrusik. Dzień dobry. Capoeira Akademia, czyli sam szefu można powiedzieć, dziś do nas przybył i ta postać oczywiście, proszę Państwa, zaprosi na warsztaty, na taniec, bo to też i na sztukę walki, na muzykę. Co tak dokładnie to jest capoeira? Capoeira jest afrobrazylijską sztuką walki, która została stworzona przez niewolników brazylijskich sprowadzanych przez Portugalczyków tam. Gdy był zakaz trenowania jakiejkolwiek walki, postanowili oni ją ukryć w tańcu. W ten sposób powstał cały rytuał capoeiry, która później miała bardzo ciężką i krętą drogę w Brazylii, była zakazywana, nielegalna, później trafiła w ręce mistrzów, którzy ją usystematyzowali, a następnie ruszyła w cały świat i teraz jest u nas w Aleksandrowie. Właśnie, dotarła do Aleksandrowa Łódzkiego. Taką pierwszą styczność właśnie z capoeirą będziemy mogli mieć miejsce podczas Festiwalu Sztuk Różnych, na tej właśnie scenie, rozumiem. Będzie najpierw i pokaz, no i będą warsztaty, czyli tak, jak mamy być ubrani, z czym mamy przyjść, kto w jakim wieku może uczestniczyć, trzeba się zapisywać, chyba nie. Tutaj będziemy mieli najpierw nasz pokaz. Będzie można zobaczyć, jak wygląda capoeira wykonywana przez profesjonalistów z naszej łódzkiej akademii. Następnie będziemy tutaj na miejscu, będziemy mogli odpowiedzieć na wszelakie pytania. A jeśli ktoś poza
samym festiwalem będzie chciał do nas zajrzeć, zapraszamy w czwartki o 17.30 do szkoły podstawowej numer 4 na treningi. Czyli faktycznie nie tylko Łódź, tylko Aleksandrów Łódzki w takim razie. Tak? Proszę Państwa, a my zapraszamy bardzo serdecznie na Festiwal Sztuk Różnych, jubileuszowy Festiwal Sztuk Różnych. 20. już edycja tego festiwalu. W najbliższą niedzielę startujemy o godzinie 13 i trwamy tutaj aż do późnych godzin wieczornych. Pożegna nas Natalia Przybysz. Ja dziś już Państwa żegnam, a pozostawiam z Mateuszem. Na koniec serwisu informacyjnego informacja sportowa. Sokół Aleksandrów świetnie rozpoczął rozgrywki Betkri Słudzkiej czwartej ligi. Piłkarze jako jedyna drużyna nie przegrali jeszcze meczu. Zajmują miejsce lidera i grają rewelacyjnie. Pamiętajmy jednak, że to jest dopiero początek sezonu. W sobotę zagrają na wyjeździe z Ceramiką Opoczno. To jest dobry początek sezonu dla drużyny trenera Radosława Koźlika. W ostatnią sobotę aleksandrowianie wygrali na wyjeździe ze Zrywem Wygoda 2-1. Przed nami Zryfy Wygoda i Sokół Aleksandrów. W 25 minucie lider ligi objął prowadzenie. Żardel Muniz-Kruz przyjął piłkę i oddał silny strzał. W 65 minucie był karny dla Zrywu. Sędzia Przemysław Berliński uznał, że piłka odbiła się od ręki. Krystian Białas na 1-1. W 73 minucie dośrodkowanie w pole karne zamknął Oleksij Najdyszak. Zryw Wygoda przegrał z Sokołem Aleksandrów 1-2. Lider umocnił pozycję w tabeli. Zobaczmy tabelę. Sokół Aleksandrów jest liderem. Ma 3-punktową przewagę nad Widzewem 2 Łódź i Ceramiką Opoczno. Już w najbliższą sobotę aleksandrowianie zagrają na wyjeździe właśnie z Ceramiką. 24 września odbędzie się 25-lecie Towarzystwa Sportowego Sokół Aleksandrów Łódzki. Rozpocznie się od ligowego meczu ze Zjednoczonymi Stryków. Następnie zagrają piłkarze, którzy w przeszłości występowali w barwach Sokoła, i odbędzie się gala, podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia. To wszystko w serwisie informacyjnym, a teraz rozmowa tygodnia. Gościem Jacka Czekalskiego będzie Anna Kowalczyk, kierownik referatu gospodarki odpadami Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie. Po rozmowie reportaż Summer Dying Loud. Ja dziękuję za dziś, do zobaczenia. Czas na rozmowę tygodnia. Jacek Czekalski, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z debiutującą dziś w naszym studiu Anną Kowalczyk, kierownikiem referatu gospodarki odpadami. Dzień dobry. Dzień dobry. Skoro o odpadach mamy rozmawiać, to porozmawiajmy o modzie. Modzie na recykling. Cóż to za projekt i co Aleksandrów ma z tym wspólnego? Moda na recykling jest to projekt organizowany przez Europejską Platformę Recyklingu. W maju odbyły się warsztaty, w których wzięły udział dzieci i młodzież z aleksandrowskich szkół. Tworzyły kreacje z elektroodpadów. Natomiast teraz we wrześniu mieliśmy wielki finał czwartej edycji Mody na Recykling, gdzie dzieci zaprezentowały m.in. gorset przygotowany, wykonany z pasków, z oporników pochodzących z zakładów zajmujących się produkcją płyt głównych do telewizorów. I żeby to się stało, to musieliście wyjechać do Warszawy. Tak. I to wielka gala odbyła się w Warszawie, w kinie Elektronik. Czyli to dla dzieciaków super przeżycie i fajne doświadczenie przy okazji chyba. Ogromna atrakcja, ponieważ nie tylko miały okazję zobaczyć z drugiej strony, jak wygląda organizacja tego typu wydarzenia, ale przede wszystkim spotkały wielu celebrytów, influencerów. I to też chyba tak edukacyjnie bardzo fajne rozwiązanie, bo przy okazji tych celebrytów, o których mówisz, dzieciaki zapamiętują te dobre wzorce, że trzeba dbać o środowisko, między innymi poprzez segregację odpowiednią odpadów. Zgadza się. Ogólną ideą tego programu jest nadawanie drugiego życia elektroodpadom. Skoro byliście w Warszawie, Warszawa to stolica, to mamy jeszcze takie hasło jak Polska Stolica Recyklingu. I co kryje się pod tą nazwą?
kolei Polska Stolica Recyklingu jest to program, której główną ideą jest praktyczna edukacja ekologiczna, koncentrująca się na recyklingu elektroodpadów. Naszym zadaniem jest podnoszenie świadomości wśród mieszkańców odnośnie jak postępować z elektroodpadami. I co dla naszych mieszkańców przygotowano w związku z tym? Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 10 czerwonych pojemników oraz 5 miejskich elektroodpadów, które służą do gromadzenia drobnych elektroodpadów w taki sposób, by łatwy, przyjemny, bezpieczny oddać elektroodpad, mając też świadomość i jednocześnie tą wiedzę, że oddajemy to i to bezpośrednio trafia do zakładu przetwarzania odpadów. No toż istotne jest to o tyle, że te elektroodpady to są szczególnie niebezpieczne odpady, jeżeli zawierające niebezpieczne substancje, tak, które są zagrożeniem dla środowiska. No i myślę, że większość z naszych widzów doskonale zdaje sobie z tego sprawę, wie jak segregować odpady i które jak segregować i aby ich przypadkiem nie wyrzucać gdzieś na pola, łąki, do rowów czy nie daj Boże w lesie. Są jednak i tacy, którzy to robią, dlatego niezbędne są takie akcje jak sprzątanie świata. To dziś za nami już, bo to rano dzieci wyruszyły ze szkół właśnie sprzątać swoją okolicę. Jak przebiegła ta akcja? Tradycyjnie jak w trzeci tydzień września odbywany jest finał akcji Sprzątanie Świata. Jest to 30. edycja. W tym roku wzięło udział ponad 1500 uczestników, uczniów ze szkół zarówno aleksandrowskich, jak i z terenu gminy. Masę odpadów podamy dopiero w przyszłym tygodniu. No tak, bo to za wcześnie, żeby jeszcze powiedzieć, ile udało się uzbierać, a poprzednie lata na co wskazują, jak to mniej więcej się kształtowało? W ubiegłym roku zebraliśmy ponad 1700 kg. Mam nadzieję, że w tym roku ta ilość będzie mniejsza. Ponad tona. To jest przerażające, że tyle odpadów wyrzucamy. No i co ważne, też warto podkreślić, że ta akcja sprzątania świata, no to tak organizowana hucznie dziś, ale możemy to robić na co dzień. Wybierając się do lasu choćby na grzybki, to przy okazji wziąć worek i pozbierać to, co tam nieodpowiedzialni ludzie wyrzucili. Skoro mowa już o śmieciach, to porozmawiajmy o cenach, bo to zawsze elektryzuje mieszkańców. Jak wygląda sytuacja z cenami w Aleksandrowie Łódzkim? Czy na razie coś się zmieni, czy się nie zmieni, jeżeli chodzi o ceny za wywóz odpadów? Jeżeli nic nie wypadnie nam po drodze, to cena odpadów się nie zmieni. Umowa została podpisana na okres 24 miesięcy od 1 marca, więc mam nadzieję, że do 2025 roku stawka będzie taka, jak jest na obecnym poziomie. Czy może się to zmienić w przypadku jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, no jak choćby mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, tak? Gdyby nic takiego nie miało miejsca, to do 2025 roku, do marca, mamy zagwarantowaną cenę obecną. A jak wygląda kwestia weryfikowania tego, czy nikt nie oszukuje? No bo wiadomo, bywają i tacy, którzy próbują trochę przeoszczędzić w niezbyt legalny sposób i na przykład mieszkają w domu w piątkę, a deklaracje złożyli i opłacają śmieci za dwie osoby. Czy urzędnicy to sprawdzają, weryfikują i jeśli natrafią na taki przypadek, no to co wtedy? Na bieżąco weryfikujemy złożone deklaracje przez mieszkańców, przez właścicieli nieruchomości. Często zdarza się tak, że niestety mieszkańcy zapominają o zgłoszeniu nowonarodzonych dzieci. No tu są emocje i dużo do zrobienia, także no tak, gdzieś to ucieka. No tak, ale niektórzy już nawet po 3-4 latach zapominają o fakcie zgłoszenia tej istotnej zmiany, która ma znaczący wpływ na wysokość ponoszenia miesięcznej opłaty. Weryfikujemy mieszkańców, biorąc pod uwagę bazę meldunkową, bazę edukacyjne, czy też dane będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych, na przykład przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Czy są takie narzędzia, z których możecie korzystać i zweryfikować, czy faktycznie w danej posesji tych osób nie mieszka więcej? I rozumiem, że jeżeli się zdarzy taki przypadek, no to są nakładane jakieś kary administracyjne w tym Wzywamy przypadku, tak? do złożenia wyjaśnień co do tych wątpliwości, które mamy co do złożonych wcześniejszych deklaracji. I są dwa wyjścia. Albo ktoś przyjdzie i samowolnie złoży korektę od daty, której zaistniała ta zmiana, bądź po prostu wszczynane jest postępowanie administracyjne. To nie są chyba zbyt częste przypadki, że oszukujemy, tak? Czy to się zdarza często? Nie. Z roku na rok widzimy, że świadomość jest większa. Świadomość się zwiększa, również ta ekologiczna, a to dlatego, że Aleksandrów Łódzki jako ekomiasto, jako gmina edukuje swoich mieszkańców również w kwestii odpadów i tego, jak je segregować chociażby. Wiem, że nie tylko siedzicie tu w urzędzie, w swoich pokojach, ale też wychodzicie do ludzi. Zwłaszcza lato stwarza takie możliwości przy okazji wielu imprez, które w Aleksandrowie się odbywają. No i w jaki sposób edukujecie mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego?
W czerwcu można było nas spotkać na epicentrum festiwal, gdzie nasze stoisko ekologiczne, na naszym stoisku ekologicznym mogliśmy tutaj porozmawiać na temat prawidłowych zasad segregacji odpadów. Można, dużą popularnością cieszyły się rowery produkujące prąd. W sierpniu z kolei spotkaliśmy się na dniu pszczoły, gdzie organizowane były warsztaty z elementami trash artu. Wykonano kilkaset lasów w szkle z użyciem elektroodpadów. Czy to też był taki czas, że można było do Was przyjść i rozwiać swoje wątpliwości, na przykład gdzie wyrzucić opakowanie po mleku albo po soku, bo to są rzeczy niby proste, ale często mamy z nimi problem, nie wiedząc, do którego pojemnika powinniśmy takowe wyrzucić. Zgadza się. Nie ukrywamy, że największe tutaj wątpliwości wśród mieszkańców wzbudza właśnie segregacja odpadów wielomateriałowych, jak na przykład opakowania po sokach czy mleku. Mhm, czyli to mamy papier, mamy jakieś tworzywa sztuczne, tak, mamy plastik. Aluminium w środku i to powinniśmy wrzucić do żółtego worka bądź pojemnika. W takim razie zachęcamy do tego, żeby się edukować, bo okazja, z tego co wiem, to jeszcze będzie. To powiedzieliśmy o tym, co za nami, czyli czerwiec i później Dzień Pszczoły, a co przed nami? Zapraszamy na 8 października na piknik charytatywny w obronie praw zwierząt. Zachęcamy, można tam się pojawić i podpytać o wszystko i wiedzę zdobyć. Można też swoje elektroodpady w razie czego wynieść do jednego z punktów, które w ostatnich latach pojawiły się na terenie Aleksandrowa Łódzkiego. To te mniejsze elektroodpady możemy tam bezpiecznie zutylizować. Gdzie znajdziemy takie punkty? Lista lokalizacji znajduje się na stronie internetowej naszej gminy w zakładce Ekomiasta Gospodarka Odpadami. Natomiast w przypadku większych odpadów, jak lodówka, pralka, albo możemy skorzystać z bezpłatnej infolinii i zamówić odbiór tego typu odpadu z mieszkania czy z domu, z terenu Aleksandrowa Łódzkiego, bądź też po prostu bezpośrednio sami wywozimy do punktu selektywnego zbierania odpadów. Czyli do przoku? Tak zwanego przoku. A co, bo do przoku wywozimy też opony. Jeżeli teraz akurat za chwilę będziemy zmieniać na zimowe, jeżeli mamy swoje już do wyrzucenia, zawozimy je do przoku i jak tutaj wygląda z liczbą opon, które możemy oddać, bo tutaj też wiele wątpliwości się pojawia, czy jeżeli żyję w czteroosobowej rodzinie, gdzie mamy na przykład dwa samochody, to mogę dwa takie komplety faktycznie wynieść do przoku, czy będzie z tym problem? Opony od samochodu osobowego są limitowane i przypada limit 4 opon na jedną osobę w gospodarstwie. Więc jeżeli w gospodarstwo tworzą 3 osoby, roczny limit to 12 opon, które możemy przywieźć do punktu. I to warto pamiętać. Anna Kowalczyk, kierownik referatu gospodarki odpadami, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Do zobaczenia. Od strony artystycznej, od strony repertuaru, to jest moja ulubiona edycja. Dlatego, że z mojej oceny, dziadka, który tam gdzieś w latach 80., 90. stawiał pierwsze kroki w tej muzyce, tutaj do Aleksandrowa w roku bieżącym przyjechało najwięcej zespołów z tamtych czasów, takich ważnych dla mnie, tak Dismember jest. Jest Candlemass, jest Coroner, jest Katatonia, Endotions norweskie, Enslaved, Benediction. To są zespoły, My Dying Bride, no to są zespoły, które wymienić należy jednym tchem jako absolutną klasykę. Cześć, możemy się dosiąść na chwilę? Skorzystam z fotelika. Jasne. Mam nadzieję, że nie zarwę, bo gruby jest trochę. On już przeszedł dużo, więc... Dużo przeszedł, dobra. Okej, to opowiadajcie na początek, skąd przyjechaliście. Generalnie trudno powiedzieć, bo co chwilę zmieniamy miejsce, ale na ten moment przyjechaliśmy z Piotrkowa, gdzie mieszkają nasze rodziny. A tak naprawdę to nie wiemy skąd, gdzie wrócimy, więc... Okej, a który raz na festiwalu? Nie wiem, 4 albo 5. Przyciąga tutaj muzyka, czy również atmosfera tego miejsca? Atmosfera, jest totalny luz, jest fajnie. Bo są tacy, którzy modlą się za was, bo tu szatan ponoć krąży po festiwalu. Mają rację. Mają rację, niech się modlą. Chyba dopiero dojechałeś, tak? Bo się rozstawiacie się. Skąd przyjechałeś? Z Warszawy. Z Warszawy, czyli niedaleko, 2 godzinki, nawet szybciej. Szybciej. Coś konkretnie, jeżeli chodzi o kapelę, cię przyciągnęło do Aleksandrowa? Dobra. Coś konkretnie. Tak, to będzie ciekawie, ponieważ dwie główne kapele, na które przyjechałem, są niemetalowe, czyli KLM i Clay Rome.
I wręcz ubolewam, że Kalan Mikla dostała mniejszą scenę i się zazębia z Furią. Okej, czyli rozumiem, że będziesz krążył między dużą i małą sceną. Będę krążył, no wolałbym nie, ale muszę. Stajecie na 3 dni, czy... Oczywiście. Na 10. I który raz na Summer Day to? Ja drugi, ja trzeci. On trzeci, no. Co przyciąga tutaj do Aleksandrowa? Muzyka. A atmosfera samego festiwalu? Też, ja była, tylko ja byłam 2 lata temu, kiedy był jednodniowy. A, pandemia. Tak. Więc, ale bardzo było, był bardzo fajny klimat, więc bardzo chciałam tutaj wrócić. Skąd jesteście, powiedzcie? No, my z Łodzi, a tutaj... Powiedzmy, że z Łodzi. Powiedzmy, że z Łodzi, no. Czyli z okolic gdzieś, tak? No, powiedzmy. Bardzo, tak, z Żywca, okolic a, bardziej. Okolice Łodzi, to takie dalsze okolice, no. Okej. Okay. Który raz na Summer Dying Cloud? Drugi. Pierwszy. Pierwszy raz. Koledzy namówili? Czy nie musieli? Wystarczyło plakat zobaczyć tak naprawdę. Czyli coś konkretnie ci to przyciągnęło, czy ogólnie? Ogólnie. Z tych historii, co już słyszałam, to w ogóle. Tutaj już festiwal osiągnął swoje, to znaczy ma swoją renomę w Polsce i zaczyna mieć swoją poważną renomę w Europie. Wszystkie największe imprezy niemieckie, czeskie też tak zaczynały, czy brytyjskie. One się wspinały rok po roku, mają którąś tam z kolei edycję. Tutaj nic się nowego nie stworzy, nie wymyśli się prochu. Trzeba swoje odpracować. Ja jestem organizatorem, ekspertem, a moja żona wielkim fanem. A ja tylko włosami dobrze daję czadu. No to też ważne tutaj. Oczywiście. Jesteśmy zawsze w tym miejscu. Ja nie ukrywam, że to jest muzyka, która bije w moim sercu. Może nie wszystkie zespoły, które sprowadzamy, to są te zespoły, które są z mojej tej fantastycznej setlisty, ale heavy metal to jest też taka muzyka, która towarzyszy mi pół wieku. Taka jest prawda, prawie pół wieku. Skąd jesteś, powiedz? Ze Skarżyska Kamiennej, z Cyzoryk, z Kieleckiego dawnego, świętokrzyskie teraz. Co cię taki kawał tutaj przyciągnęło? To nie jest kawał, stary, uwierz mi. Kocham to miejsce, bardzo lubię tu przyjeżdżać, bo jest tu fajna atmosfera, dobry klimat, dobre zespoły i dobry dźwięk zazwyczaj jest, więc... To prawda. To... Chciałbym zapytać o ludzi festiwalu, czyli o tych, którzy tu zjeżdżają ze wszystkich zakątków Polski i nie tylko, bo spoza Polski przecież też mamy gości. Jaka jest atmosfera? Jacy są ci ludzie? Mili, przyjaźni, nie jedzą dzieci wbrew powszechnym opiniom, nie oddają hołdu szatanowi wbrew powszechnym opiniom, są pomocni i kulturalni, zazwyczaj. Odpowiedziałeś tak, jakbyś wiedział, dlaczego pytam. Wiesz, że będą modły pod urzędem o was i o to miejsce. Znaczy, każdy ma prawo robić to, co uważa za słuszne, tak? Jeżeli ktoś się za mnie pomodli, to myślę, że to dobrze. Ja im życzę skutecznych modlitw, niech oni się modlą. Jestem człowiekiem, który całe swoje życie wyznaje taką zasadę. Niech każdy z nas robi to, co jest mu potrzebne. I w myśl pewnej takiej zasady wolności ludzkiej nie przeszkadzajmy, nie róbmy nikomu tego, czego byśmy sami nie chcieli doświadczyć. Ja uważam, że skoro oni tam się pojawią i skoro tam będą, mają swój cel, mają swoją wizję i okej, okay, proszę bardzo, dopóki nie wchodzi to tutaj do nas, do naszego ogródka. Cześć, nie uciekajcie, tak, nie uciekajcie, skąd jesteście? Cześć, cześć. A w zasadzie miejscowi. Tak, ja to Aleksandra Wałuskiego. Cześć, jestem Jacek. Julia. Cześć. Martyna. Który raz jesteście tutaj? Drugi. Rok temu się poznałyśmy w zasadzie tutaj. Temu. A, tutaj się poznałyście. Ja do tej pory się przyjaźnimy. To. Czyli tutaj są mili, sympatyczni ludzie, a nie szatan. No zgadza się, oczywiście, że nie. Nieprawda. Nieprawda. Sami groźni. Jednego widziałyśmy szatana, no. Strasznie. Nawet dwóch. Która z kapel was tutaj najbardziej przyciągnęła? Dzisiaj Candlemass. To jest moje takie top 3 zespołów. Zawsze. Ja chyba głównie kupiłam bilet, aby to zobaczyć. Ja wyczekałam 2,5 godziny w kolejce, żeby mieć ich tą koszulkę, która jest limitowana. Dobra, a co powiecie o ludziach, o duszy tego festiwalu? No cóż, akurat no, jest bardzo dużo przyjemnych ludzi. W zasadzie ja... Znaczy ja mam tutaj dużo znajomych, także... I mam dzisiaj urodziny, więc już dużo osób... najlepszego. A, dziękuję, dziękuję. Naprawdę jest to świetna zabawa. Rzeczywiście też trzeba podkreślić, że jest niesamowita różnorodność. Bo to nie jest tylko death metal, black metal, to jest klasyczny thrash,
To jest często doom metal, metal gotycki, rock progresywny. Rzeczywiście, no wczoraj Katatonia to zauroczyła, myślę, że wszystkich mnie, bo to jest coś, co, na co czekaliśmy od wielu lat. Ale dominuje rock skandynawski, bo oni rzeczywiście potrafią grać bardzo mocno i potrafią rzeczywiście zahipnotyzować tą dynamiką publikę. No i co? I po prostu czekamy już na kolejne summery. Gwarantuję, że te summery będą. No, oczywiście to będzie decydować, kto będzie tutaj w magistracie na kolejne lata, ale już 14. edycja i myślę, że niezależnie od tego, co się mówi tam w niektórych gremiach, i za co się modlą, to myślę, że Summer Dying Cloud ma swoją markę, Summer Dying Cloud ma swoją estymę i myślę, że to, co dzisiaj się dzieje tutaj, to pokazuje, że rzeczywiście jest to fantastyczna sprawa i fantastyczna zabawa. Skąd przyjechaliście do nas? Z Wrocławia. Z Wrocławia. A myśmy dopiero przyszli i idziemy zjeść coś, wiesz? A, czyli jesteście pierwszy dzień dzisiaj? Tak. A który raz? Pierwszy. Też pierwszy. No dopiero ogarniamy, co tu się dzieje. Znaczy ja nie wiem, jak on. Ja też nie byłem nigdy, nie? Okej, ale pierwsze wrażenie, najważniejsze, czyli jakie? No zajebiście, tylko jeszcze szukamy, gdzie browar kupić. Bezpiecznie, można sobie, jak widać, posłuchać muzyki, usiąść, wypić sobie kawę, na spokojnie, nawodnić się dobrze, w takie dni trzeba też, a później na koncerty i jesteśmy właśnie zadowoleni. Szczególnie atmosfera. Line-up jest zawsze mniej ważny, aczkolwiek w tym roku poszaleli, więc jak dla mnie oczywiście. Ja ogólnie prosto z pracy jadę. A czyli dzisiaj pierwszy dzień jesteś? Nie. Wczoraj od razu po pracy skończyłam o 18 w auto i na festiwal. A który raz jesteście tutaj? Pierwszy raz. No i jak wrażenia? Zajebiście jest. Super. Co jest fajnego? Atmosfera, koncerty. Ludzie, muzyka, jedzonko, wszystko się zgadza. A, to wy się dopiero poznajecie, tak? Nie znacie się, przypadkowe spotkanie. Piotrek. No, 4 lata temu my tu razem łoili pod Syną. Prawdopodobnie tak. Możliwe. Ty ze Śląska? Z Katowic. Z Katowic. A powiedz coś po śląsku. A co ci mam powiedzieć? No chłopie, przyjechało jak to boję ze sobą. Woda jest, więc najważniejsze, żeby się nawodnić. Tak jest. No i lecimy, nie? W tango. A to tango to do czegoś konkretnego szczególnie tutaj przyjechałeś, jeżeli chodzi o kapelę? Wiesz co, po kolei, co tam poleci. Do czegoś tam zatańczymy, jakiś młyn, jakiś pogo. A powiedzcie jakieś mi 2-1 może. Powiedzcie mi dobrze ludzie, jak tutaj jest z atmosferą, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o ludzi, uczestników tego festiwalu, bo są tacy, którzy mówią źle o Summer Dying Cloud, że tu szatan nie się wkradł. Takich. No, będą się modlić jutro o 16 pod urzędem miejskim. A to ja pójdę. To nie są moi znajomi. Nie. Wszyscy, których znam, mówią, że jest rewelacja. Jak co roku zresztą tutaj bywamy. Tutaj nie jest potrzebna ochrona tak naprawdę, bo sami się pilnujemy. Czyli są po prostu fajni, sympatyczni ludzie. Najbardziej kameralny festiwal, na jakim kiedykolwiek żeby był, nie? To tak powiem tak od siebie. Kameralny, nie? Mimo paru tysięcy uczestników. Tak, jak najbardziej. I przyjacielski, zaprzyjaźniacie się ze sobą? No z panem kamerzystą tutaj, z panem. Jestem Jacek, no nie panujmy sobie. Mirek. Cześć. Witam pana serdecznie. Jacek. I tak właśnie się zawiązują przyjaźnie na Summer Dying Cloud. No zostajecie do niedzieli? Do końca. Niedzieli, jeden dzień dłużej. No to miłej zabawy w takim razie. Dzięki. Pasujcie dobrze, uważajcie na siebie. Dzięki. Na razie. Pozdrawiam. O, mam też, a nie, mam inne obiekty, ale dobre. No, fantastyczni ludzie, tak? Ludzie kochający dobrą muzykę, dobrze się pobawić, spędzić fajnie czas przy tym, przy czym kochają słuchać. Także no, impreza jest naprawdę i organizacja i wszystko, nic nie mam do zarzucenia, tak? Są to miłośnicy takiej muzyki, ale są też tacy, którym nie każdy dźwięk pasuje, ale za to odnajdują się świetnie w klimacie, do której grupy pan się zalicza. To znaczy ja może do tej drugiej właśnie, tak? Ja nie ukrywam, słucham, można powiedzieć, każdej muzyki, tak? I nie jestem tak, że jestem jakimś fanem akurat tych ciężkich brzmień, ale przyjechałem, zobaczyłem i jest fantastycznie. Przyjechałem z Łodzi, ogólnie jestem z Polkowic, ale mieszkam w Łodzi od paru lat, także niedaleko miałem. I tak jestem rozbity w namiocie, żeby po prostu nie opuścić żadnego tutaj wydarzenia na festiwalu. Czyli chcesz czuć ten klimat?
Już czuję. Już czuję. Już czuję. To jest najlepszy festiwal w Polsce, no, o tej tematyce. No. Jak się podoba młodzieży, bo to najważniejsze. Zależy. Zależy co? No, słuch zabezpieczony w każdym razie. Chwilę jest fajnie, za chwilę już zmęczenie jest, nie? Ale ogólnie jest spoko. Na którąś kapelę konkretnie przyjechaliście, czy ogólnie? Znaczy na 3 dni my jesteśmy. 3 dni? 3 dni, no głównie to Dismember, Benediction, Mind and Bright. Czyli to taki fajny, nieco odmienny od standardowych piknik z tatą. No trzeba było zabrać to. A który raz tutaj? Nie, my już jesteśmy tutaj z żoną, nie wiem, no, 3. raz chyba już. I co was przyciąga z powrotem do Aleksandrowa, no, na kolejny festiwal? Klimat tego festiwalu i ogólnie fajne to jest wszystko zorganizowane, miejscówka. A gdybyś super dał radę ten klimat trochę bardziej rozszerzyć, opisać, jest tu dobry klimat, czyli jaki? Nie wiem, no. Zawsze jeździmy ze znajomymi, no nie wiem, no dobrze się tu czujemy po prostu, nie? Jak w domu? Jak w domu. A jest przyjacielsko i bezpiecznie? No, jak najbardziej. Który raz jesteś tutaj w Aleksandrowie? Pierwszy raz. A skąd jesteś? Z Piekar Śląskich, Górny Śląsk. I jesteś od początku, czy dzisiaj dojechałeś? Nie, od początku. No to już możesz coś powiedzieć, opisać. Jaki ten festiwal? Kolegę już znamy. Podobno szatan tu groźnie. Tak. Kolegę poznaliśmy pierwszego dnia. Okej, jaki klimat? Jak ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Klimat, no tak swojsko, ale warto było. Warto było, zdecydowanie. Jakie festiwalu? No dobrze, dobrze. No tutaj początki koncertowe. Praktycznie co roku jesteśmy i ze starszym, i teraz młodszym. Taka zabawa, tak? No niech zobaczą. Wiadomo, no tutaj odległość zachowana. Jakieś bezpieczeństwo słuchu musi być, ale a skąd jesteście w ogóle? Z Aleksandrowa, a, tutaj, to swoi. Nie jesteście z tych, którzy mówią, że za głośno, że groźnie i Nie. Ty, ja mam styczność z innymi też kulturami muzycznymi, więc tutaj mogę powiedzieć, że tu bardzo przyjaźnie jest. Właśnie odwrotnie, niż wszyscy znam różne rodzaje muzyki, różnych, jakby to powiedzieć, różne osoby odwiedzające, no i tu jest bardzo przyjaźnie, więc czyli nie ma żadnych niebezpieczeństw? Nie ma. No wiadomo, jak ktoś wypije za dużo, to zawsze jest niebezpieczeństwo. Ale to wszędzie, na każdym rodzaju muzyki. Słyszymy na każdym kroku tutaj podziękowania, przede wszystkim wielki tutaj jest szacunek ze strony publiczności. My gdzieś tam przechadzamy się tak cichaczem i też podsłuchujemy tych rozmów. To jest tak miło, tak nam miło posłuchać w ogóle, że nie tylko tutaj te satanistyczne, ale też anielskie wibracje są.